Gdy on uciekał od swojego starego życia, ona akurat goniła za nowym. Wreszcie, razem zamieszkali w Warszawie, by tu odnaleźć szczęście we dwoje. Czy niebawem powiedzą sobie tak? Odwagi uczyła się od Indian. W środku nocy szukała schronienia w wojskowych koszarach. W Wenezueli przeszła najbardziej malaryczną dżunglę świata. Reklama gdy wracała z egzotycznych, niejednokrotnie niezwykle niebezpiecznych wypraw, do Polski, z łezką wokół oglądała. Romantyczne komedie. W nich bohater najczęściej spotyka wyjątkową kobietę i wszystko się zmienia, tłumaczyła tę słabość w wywiadzie dla Wiwy. Beata Pawlikowska, 51 l. Przez 20 lat samotnie podróżowała, zdala od turystów, tracąc nadzieję na własne romantyczne zakończenie. Kiedyś było mi żal Indian, i myślałam, że są biedni. A potem zrozumiałam, że jest odwrotnie. Opowiadała w Galii o swych poszukiwaniach. Oni mają to, co jest najważniejsze w życiu i co jest prawdziwym bogactwem: poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności, do wspólnoty, harmonii ze wszechświatem. Dziś zarówno na ulicach Warszawy, jak i w dzikich ostępach. Jest przy niej przystojny Amerykanin, Dan Murdock, prawnik z Nowego Jorku, porzucił Stany Zjednoczone i przeniósł się do Polski. Zamieszkał z dziennikarką w Warszawie. By tak się stało, pisarka. Dziennikarka wędrowała do najdalszych zakątków świata. Szczęście znalazła dwa lata temu w dżungli, w dawnym mieście Majów w Belize w Ameryce Środkowej. Sama nie wie, co wtedy sprawiło, że złamała. Swoją żelazną zasadę nierozmawiania z nieznajomymi. Przyglądała się mu w czasie jazdy. Potem patrzyła, jak. fotografuje. Sama we wszystkie podróże zabierała aparat jednej marki i o nią postanowiła zapytać. Nieznajomego. Mężczyzna podjął rozmowę. Przedstawił się. To był Dan Murdock. To była pierwsza. Taka jego podróż. Szukał ukojenia po utracie pracy dziś pytany przez dziennikarzy o Beatę Pawlikowską, szybko mówi kocham ją. Języka polskiego uczy się wytrwale od ponad roku, choć nie jest żadną barierą. Rozmawiali od początku po angielsku. Po roku podjął decyzję, że budowanie nowego życia jest dla niego możliwe tylko u boku Beaty. Przeniósł się do Warszawy, szefuje w jednej z firm i wciąż jest w trasie. Ona przez trzynaście lat była związana ze znanym dziennikarzem i podróżnikiem, dwanaście lat temu związała się z Rafałem Jędrzejewskim, którego nazywała afrykańskim łowcą głów. Próbowała założyć rodzinę. W Tanzanii faktycznie mówiliśmy o sobie mu mewangu kewangu, czyli mój mąż, moja żona. To ładnie brzmi w języku swahili, którego zaczęliśmy się razem uczyć, opowiadała Gali nie wytrzymała jednak długo i wróciła do samotnych wyjazdów. Moim poprzednim partnerom bardzo zależało, żeby mieć dziecko, tłumaczyła się z niepowodzeń w fakcie. Przez lata pisała liczne poradniki, w których, pisywała, jak radzić sobie z depresją, co robić, by się polubić, a program radiowy Świat, według blondynki, stał się jej znakiem rozpoznawczym. Niedawno wróciła z danym z wyprawy do Ameryki, południowej. Miesiąc wędrowali po górach, dolinach i pustyniach Peru, Boliwii i Chile. Spędzili cudowne chwile, w Valparaiso, porcie nad Oceanem Spokojnym. Jednak po dwa latach jeszcze nie napisała, jak podróżować we dwoje. Dany dla blondynki zmienił życie, a czy blondynka powie mu tak? Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.